Siemano, w kolejnym odcinku mamy tu tak zwaną bydlacką wyrzutnię, ale słuchajcie, my żeśmy już ją dostawali na kanale Marcina Tora, bo dostaliśmy oczywiście od sponsora, znaczy zasponsorowała nas w zeszłym roku Super Power, testowaliśmy tą Bruce Open, ale teraz będzie na moim kanale ona, ale ona będzie dostępna na Fiverr. Możesz sobie nawet kod QR zgrać. Tak. Powiem wam, że ta wyrzutnia w sensie jest marketowa, one występują w sklepach, już nie pamiętam jakim, wyświetli się na ekranie. Są też dostępne w marketach, żeby je kupić przed sezonem sylwestrowym. I pamiętam, że ona zarąbiście wypadła na teście. Ona jest 19 strzałów, kaliber 48 mm. Możesz obrócić, Adi. No. 38 sekund trwania imprezy. Nie, czekaj, to jest ta instrukcja, czy nie, bo jestem ślepy? Nie. A few moments later. Mamy tu tak, Neku ma 646. Tu macie podane efekty. Nie ma tu potworów. I tu nie ma potworów. Rok produkcji będzie 2019. Potworów w ogóle nie ma. Ale jaka to jest klasa w ogóle? Jest F3. No i super. I teraz Adi. Jak to ja, grube armaty to biorę. Yeah. I mamy ląd tylko podstawowy? Nie, dwa, mamy zapasowe jeszcze. Mamy, no i super. Także tak owa się tutaj prezentuje. 40 metrów wysokości lotu ma, taka dziabara. Zedrzemy już papier, żeby nie miała. Możemy zedrzeć. Ten muszę odpalić. Tego, no. Ten jest, zobacz, innego koloru. Różowy jest zapasowy, a zielony to jest podstawowy. Daj te papiery. I widzimy się za chwilę. Czyń swoje dzieło. Więc tak jak wspominałem, możecie mordy wbić tutaj o. Film był opublikowany w dniu 24 grudnia 2019, jak widać tutaj na kamerze, do Marcina Tora i sobie po prostu porównać tą wyrzutnię w 2019 o 2020, ale widzę, że data produkcji jest ta sama, co żem testował w 2018. Czego? Ciotka, bo mi przerywasz. W tym roku mamusi na święta. No that's a lot of damage! W tym roku to ja nie wiem, czy jeszcze dożyję. Jak mnie COVID nie załatwi, to będę z wami. Także wbijajcie tam. Wbijamy się. Ale urwał! What poloj tą lambadziarę. Ale w zeszłym roku ją testowaliśmy i mi się bardzo spodobała. Ta wyrzutnia od Super Powera. Oczywiście dostępna będzie z kodem Marcinator. O, ktoś podlewa kwiatki. No. Stój tu przy mnie. Dobra, możemy lecieć. No ja jestem gotowy, kamera odpalona. Just five, four, nie lubimy się! Execution! Nie lubimy się! Fire in the hole! Yeah! Orient! Wow. Miny nie ma. Ale opadają tej, aż do samej ziemi. Prawie. Ale ma dupnięcie. Jak końcówka będzie na rynku. Tak. Ładny, nie? Gęsty. Doleciały. No, a tutaj jest zasięgnisko. Oczywiście, jeżeli chodzi o cenę wyrzutni, to oscyluje od 200 zł. Ta wyrzutnia. Jak wam się podobała? Ja daję twardą dychę. Bara? Też dyszka. Dla mnie, jako... Bardzo się podobało? Jako już tak odpalałem tyle wyrzutni, to... Też dajemy nawet 11. O, ja daję 8 na 10. Moja to jest opinia, wydajcie też w komentarzu opinię. Możecie ją obejrzeć, macie w opisie, wam dam link do Marcina Tora. Obejrzyjcie sobie ją jeszcze raz u Marcina Tora na kanale i wtedy porównacie, czy coś się zmieniło, czy nie. No. I w końcu ma być te 100 tysięcy łapek w górę. Za 100 lot. No właśnie. Także jak się podobała, łapa w górę, subik, dzwoneczek i no i co, wbijajcie oczywiście na grupę, na Facebooka. Na Facebooku wszystko macie w opisie następnego odcinka, ziomki. Trzymajcie się, mordeczki. Na razie. Na razie.